Dzień dobry, Agnieszka Kantaruk, magazyn Dobre Książki. Dzisiaj w ramach programu zwiedzania zabytkowych bibliotek zawędrowaliśmy do Krakowa, na Skałkę. Tutaj, w klasztorze ojców Paulinów, znajduje się wyjątkowa biblioteka. Cała w bieli, tak jak habity tych zakonników. Jej umiejscowienie jest niezwykłe. Mieści się w południowej emporze bazyliki, ale to, co najciekawsze, zgromadzono jak zwykle na bibliotecznych półkach. Pierwotnie na Skałce stała romańska rotunda pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Gdy w tej rotundzie zginął biskup krakowski w 1079 roku, zaczęto również to miejsce łączyć z męczeństwem świętego Stanisława. Jan Długosz, który zapisał się w historię Polski jako dziejopis, wychowawca dynastii Jagiellonów, pragnął bardzo uczcić Stanisława ze Szczepanowa. Stąd uprosił Paulinów z Jasnej Góry, aby przybyli na to miejsce. I tak stało się w 1420 roku, że 16 Paulinów przybyło z posługą, aby zająć się tym sanktuarium, zająć się pątnikami i pielgrzymami, którzy chcieli uczcić świętego Stanisława. Kiedy Paulini przybyli na to miejsce, dokonali wielu prac renowacyjnych. Jednym z większych przedsięwzięć była budowa barokowej świątyni. I tak oto po romańskiej rotundzie, gotyckim kościele powstała ta barokowa świątynia, która była projektowana przez Włochów. Stąd mamy tutaj do czynienia z takim lekkim barokiem włoskim. Na ogół barok czasami jest przyciężki. Tutaj mamy bardzo piękną świątynię. Paulini nie tylko posługiwali wiernym, ale także myśleli o kształceniu braci do kapłaństwa. Stąd powstało tutaj również i studium generale. Może przejdźmy teraz do tak zwanej starej biblioteki, która odsłoni nam rąbek dawnych dziejów z XV i XVI wieku. Wiele osób stawia słuszne pytanie, dlaczego ta najstarsza biblioteka na krakowskiej Skałce jest usytuowana w prezbiterium naszej bazylki. Otóż trzeba pamiętać, że najstarsze biblioteki łączono z funkcją liturgiczną. Tam były przechowywane mszały, psałterze. Trzeba pamiętać, że od XV wieku, odkąd przyszli tutaj Paulini, zajmowali się oni nie tylko sakramentalną posługą pątników, wykonywaniem czynności kapłańskich, ale nieprzerwanie trwała tutaj modlitwa, która nazywana jest tak zwaną modlitwą chórową. Mnisi modlili się właśnie odmawiając, recytując psalmy. Stąd musiały one, te psałterze i księgi mszalne, być pod ręką. Stąd, jak widzimy, u góry te dwa okna, tam właśnie usytuowano najstarszą bibliotekę na Skałce. I możemy w tej chwili tam się udać. Zapraszam serdecznie. Znajdujemy się w starej bibliotece na Skałce. Mamy tutaj wiele cennych elementów, zaczynając chociażby od tej pięknej, starej, modrzewiowej podłogi. Ale istotą biblioteki, wiadomo, są książki. Znajduje się tu około 4000 woluminów. Nowością i taką rzeczą niepowtarzalną jest to, że każdy wolumin ma drewnianą szkatułę. Jest w takiej oprawie drewnianej, aby chronić. Książka była czymś niezwykłym, bardzo wartościowym. Pierwsza biblioteka, w sensie już ścisłym, powstała tutaj z fundacji
Macieja Miechowity w 1520 roku. Paulini, dbając również o swój poziom intelektualny, zaczęli nabywać inne książki. Ten księgozbiór się rozrastał, pojawiły się woluminy, pojawiły się inkunabuły. I w 1622 roku generał zakonu powołał do życia na Skałce Studium Generale, czyli takie miejsce, gdzie mieli kształcić się mnisi, którzy w przyszłości mieli zostać kapłanami, a więc trzeba było potężnego studium filozofii, teologii. Na dzień dzisiejszy jest tutaj kilkanaście bardzo unikalnych woluminów. Woluminy to są takie dzieła, które powstały do XV wieku. Około 1005 egzemplarzy mamy starodruków. Starodruki to są dzieła, które były drukowane, jak nam podpowiada sama nazwa, od XVI do XVIII wieku. Dzisiaj właściwie nie korzystamy z tej starej biblioteki, bo mimo tego, że jest tutaj na Skałce Wyższe Seminarium Duchowne, mamy nowoczesną bibliotekę, gdzie nasi bracia, którzy przygotowują się do kapłaństwa, korzystają już ze współczesnych wydań nowoczesnej filozofii, teologii. Szczęść Boże, ojciec Grzegorz Prus, Paulin, aktualnie z Jasnej Góry, ale miałem przyjemność przez wiele lat posługiwać w tym miejscu na Skałce. Chciałem zaprezentować niektóre z druków, a nawet rękopisów, które przechowujemy na Skałce. Początki tego księgozbioru sięgają czasów Jana Długosza, kiedy Paulini zostali sprowadzeni przez Jana Długosza w 1472 roku z Jasnej Góry na Skałkę. Nasz fundator ofiarował nam kilka swoich książek, które były w jego posiadaniu na początek tego księgozbioru paulińskiego, który później przez wieki się rozrastał. Jedną z tych książek właśnie tutaj mamy przed sobą. Jest to rękopis z około 1410 roku. Zawiera notkę prowincyjną, czyli właśnie zapis wykonany przez sekretarza Jana Długosza, informujący, że książka jest ofiarowana Paulinom. Rękopis ten zawiera w swojej większości komentarze do czterech Ewangelii autorstwa Mikołaja z Liry. Jest zachowany w dobrym stanie, może z wyjątkiem okładek, i stanowi jeden z najcenniejszych zabytków, który posiadamy w naszych zbiorach, i jeden z najstarszych. Zwłaszcza oczywiście dla nas jest to ważne, że jest to dar bezpośrednio naszego fundatora. Kolejna bardzo stara księga, którą chcę pokazać, to również rękopis średniowieczny, powstały około 1490 roku, sporządzony dla Paulinów, także jest to pauliński brewiarz, jedyny taki, który tutaj na Skałce posiadamy. Nie zachowało się dużo ksiąg liturgicznych paulińskich z okresu właśnie średniowiecza. Tutaj akurat właśnie na Skałce jest to jedyna taka księga i zapisany oczywiście
po obu stronach, na początku bardziej zdobnie, później już troszkę skromniej. W zasadzie zachował się w niezłym stanie, aczkolwiek niektóre karty może już straciły troszeczkę taką widoczność dobrą, się trosze gdzieś ten ząb czasu spowodował, że się zamazały. Także księga służąca do odmawiania liturgii godzin w chórze zakonnym przez zakonników paulińskich. W naszych zbiorach posiadamy 23 rękopisy średniowieczne. W sumie tych rękopisów zabytkowych jest ponad 180. Większość z nich to już są rękopisy nowożytne. I tutaj chciałem pokazać jeden z takich nowożytnych rękopisów. Będzie to z początku XVIII wieku księga, rękopis spisany przez Konstantyna Moszyńskiego, późniejszego naszego wybitnego prowincjała, a nawet biskupa inflanckiego, który fundował na skałce chociażby figurę świętego Stanisława znajdującą się w sadzawce na zewnątrz kościoła. To jest taki rękopis właśnie zainaugurowany w roku 1700, zawierający kwestie teologiczne według nauki świętego Tomasza z Akwinu, także osobiście pisane przez właśnie naszego wybitnego współbrata na papierze. Zresztą tak jak wszystkie te tutaj prezentowane kodeksy, rękopisy są wykonane na papierze. Jest bardzo skromnie, można powiedzieć nawet ascetyczny wygląd tego rękopisu, bo to nie miało, ta księga nie miała zastosowania jakiegoś, powiedzmy, no żeby miała się prezentować jakoś wybitnie, tylko po prostu praktycznie jako rodzaj takiego skryptu, można powiedzieć, teologicznego. To są rękopisy i rękopisów już w tej chwili w tym pomieszczeniu nie przechowujemy. Zasadniczo one zostały wyłączone z tego księgozbioru i znajdują się w naszym archiwum klasztornym. Natomiast w tym pomieszczeniu bibliotecznym, które zawiera w sumie około 4000 książek, przechowujemy około 1500 starodruków i książki już młodsze, no bo wiadomo, starodruki liczymy do XVIII wieku, natomiast już później młodsze książki XIX-wieczne, one też się tutaj znajdują i właściwie taką granicą mniej więcej cenzurą tego zbioru to będzie gdzieś połowa XX wieku. Spośród tych ksiąg, które są przechowywane w tym miejscu, jest tutaj 12 inkunabułów. To są te najstarsze druki z drugiej połowy XV wieku. I potem już książki sukcesywnie z wieku, pewna grupa druków z wieku XVI, a następnie już tak powiedzmy znacząca grupa książek drukowanych z wieku XVII i XVIII. Tutaj jako takie przykłady chcę pokazać mszał wenecki XVI-wieczny. On jest po całkowitej konserwacji, więc prezentuje się bardzo, bardzo ładnie. Nie jest też może jakoś bardzo, powiedzmy, okazały w swoich iluminacjach, bo zasadniczo prawie wszędzie dominuje tu kolor jednak czarny i czerwony, oczywiście rubryki, ale jest też jeden z cenniejszych ksiąg liturgicznych w naszym zbiorze. Oczywiście to już jest mszał i liturgia rzymska, także nie jest to typowy pauliński mszał, tak jak tutaj wcześniej wspominałem o brewiarzu. Kolejnym takim ciekawym zabytkiem drukowanym w naszej bibliotece, jednym z najpiękniejszych, jest XVII-wieczny atlas Mercatora, wydrukowany w Amsterdamie w połowie XVII wieku, zawierający mapy oczywiście ówczesnego, według ówczesnych wyobrażeń świata na podstawie miedziorytów.
Więc mamy, też poddany był całkowitej renowacji. Niestety karty, które gdzieś w ciągu wieków zginęły, zostały uzupełniane po prostu, żeby zachować odpowiednią ilość kart. Natomiast jest atlas z pięknymi, kolorowymi rycinami, które właśnie przedstawiają zarówno cały świat, jak też poszczególne kraje. Tu na przykład mam mapę, gdzie większość tego przedstawienia zajmuje Germania, ale właśnie tutaj również na tej mapie znajduje się znaczna część Rzeczpospolitej, włącznie z Krakowem. Jest taka bardzo piękna, tutaj zaraz poszukamy, takie piękne przedstawienie całego globu ziemskiego, tak jak sobie to wtedy geografowie potrafili sobie na podstawie tych informacji wyobrazić i przedstawić graficznie. Także XVII-wieczne wyobrażenie kuli ziemskiej, prawda, jednej i drugiej półkuli, włącznie z tą Antarktydą dosyć dużą, która nam się chyba po drodze stopniała, zdaje się. No ale, więc to jest Atlas Mercatora, jedna z najpiękniejszych ksiąg i największych, które posiadamy w naszych zbiorach. Chciałbym też pokazać takie dwa Pauliniana, ponieważ w naszych zbiorach posiadamy bardzo licznie reprezentowane druki związane bezpośrednio z albo z drukarnią jasnogórską na Jasnej Górze, która tam właśnie istniała od drugiej połowy XVII wieku, ale też po prostu druki, które zawierają teksty naszych paulińskich autorów, drukowane w innych oficynach wydawniczych. Tutaj jeden z najbardziej znanych tekstów paulińskich I Rzeczpospolitej, to jest Nowa Gigantomachia ojca Augustyna Kordeckiego. To jest pierwsze wydanie, czyli krótko po obronie klasztoru jasnogórskiego przed Szwedami w czasie pamiętnej obrony w 1655 roku. I ta pozycja zawiera tą znaną grafikę, którą często reprodukuje się w podręcznikach szkolnych, przedstawiająca oblężenie klasztoru jasnogórskiego, wyobrażenie ówczesnych zabudowań, zarówno sanktuarium, jak i też pobliskich kościołów i innych miejsc z stosownym właśnie opisem, także piękną rycinę przedstawiającą obraz Matki Bożej Jasnogórskiej. Także to jest taka, myślę, że jedna z też ładniejszych książek, które zostały w tym okresie staropolskim wydane, gdy chodzi o autorów paulińskich. No i taka, która do dnia dzisiejszego chyba jest jakoś szczególnie pamiętana, znana, zwłaszcza kiedy przychodzą kolejne rocznice oblężenia klasztoru jasnogórskiego i wtedy przywołuje się postać ojca Augustyna i jego dzieło Nowa Gigantomachia. Inna rzecz, która jest bezcenna, można powiedzieć, dla nas, no, wygląda na książkę zaczytaną, co dobrze świadczy o czytelnikach. Jest to absolutnie unikalny egzemplarz konstytucji zakonnych naszych z roku 1644. Otóż Paulini po Soborze Trydenckim po prostu, który kończy się w roku 1563, w kolejnych dziesięcioleciach, a zwłaszcza początkiem XVII wieku, podejmują reformę swojego zakonu i również reformę przepisów zakonnych właśnie w duchu postanowień Soboru Trydenckiego. I owocem tych długich prac było wydanie w 1644 roku nowych paulińskich konstytucji zatwierdzonych przez papieża Urbana VIII. Potem będzie jeszcze drugie wydanie dwa lata później. Problem jest taki, że właśnie to pierwsze wydanie prawie całkowicie zaginęło. Gdzieś w transporcie na Morzu Śródziemnym
miał mało dojść do jakiegoś nieszczęśliwego wypadku. I ostatecznie tych egzemplarzy istnieje kilka zaledwie. Także ten, który tutaj właśnie mam, jest bardzo już taki zniszczony i trzeba się z nim obchodzić bardzo ostrożnie. Dlatego udało się nam dosłownie 2 lata temu dokonać przekładu, profesjonalnego przekładu na język polski tego dzieła i zostało wydane w naszej oficynie Paulinianum. Także jest dostępne polskiemu czytelnikowi w dobrym tłumaczeniu. Oczywiście ten łaciński tekst jest zdigitalizowany, dlatego nie ma już konieczności udostępniania tego oryginału czytelnikom, bo jest to książka dla nas bardzo ważna, a jej stan zachowania już jest słaby, dlatego lepiej, żeby używać już właśnie tych współczesnych kopii. To gdy chodzi o konstytucję. Chciałbym teraz też tutaj pokazać ważną księgę, którą przechowujemy w archiwum naszego klasztoru. Otóż jest to jeden z najstarszych katalogów tej biblioteki, sporządzony przez Zygfryda Dispensatora. Otóż ojciec Dispensator, który żył w wieku XVIII, przez długi czas na Skałce właśnie zajmował się tymi zbiorami i on właśnie dokonał ułożenia książek w zasadzie w takim porządku, jaki do dzisiaj się tutaj w tych regałach i w tych futerałach przedstawia. Zostały one podzielone na 19 działów książki i właśnie ten katalog, ten inwentarz odtwarza właśnie ten porządek książek. Jest to właśnie sporządzone jego ręką. Bardzo ważny świadek historii, ponieważ oczywiście po nim trochę się tutaj w tej bibliotece zmieniało, zwłaszcza w wieku XIX. Zdarzyły się niestety jakieś ubytki w księgozbiorze, doszły nowe rzeczy, więc to jest jakiś świadek historii za pewien okres, prawda? Oczywiście biblioteka miała różne koleje losu. Księgozbiór też zmieniał swoje miejsce, bo były książki przechowywane początkowo na terenie klasztoru, natomiast w to miejsce, w tą emporę kościoła biblioteka trafiła w drugiej połowie wieku XVIII, mianowicie już po wybudowaniu obecnej świątyni zaadoptowano dla celów bibliotecznych tą właśnie południową emporę kościoła w pobliżu prezbiterum. Prawdopodobnie takim pomysłodawcą umieszczenia tej biblioteki tutaj i w takiej formie, jak jest, był nasz wybitny współbrat Bruno Chojnacki, prowincjał pauliński. Natomiast takim organizatorem i ściśle biorąc właśnie wykonawcą tej biblioteki był ojciec Anastazy Wargawski. Biblioteka tutaj została wykonana w latach 1758-1763. Potem jeszcze przez szereg długich lat była upiększana i uzyskała właśnie ten efekt, który widzimy oczywiście po remontach z lat 2000, czyli właśnie takiego pomieszczenia z szafami bibliotecznymi wypełnionymi tymi właśnie drewnianymi futerałami, których ich zaprojektowano 681. W międzyczasie, później przez wieki jeszcze były wymieniane, zwłaszcza w XIX wieku, kiedy w ogóle stąd je zabrano wszystkie i to pomieszczenie, duża część zbiorów w ogóle stąd została zabrana. Także jakieś różne reorganizacje miały tutaj miejsce. No i biblioteka miała mimo wszystko dużo szczęścia. Ustrzegła się pożarów, ustrzegła się różnych w zawieruchach wojennych, różnych jakichś dramatycznych zdarzeń.
No niestety w okresie potopu szwedzkiego została, tak jak większość tego typu miejsc w Polsce, okradziona przez, no właśnie przez Szwedów i praktycznie straciliśmy wtedy około połowę księgozbioru. Straciliśmy bardzo wiele cennych rzeczy wtedy. Udało się je później niektóre odzyskać, chociaż już niestety nie wszystkie. Natomiast z czasem napłynęły inne pozycje ważne i właśnie tutaj ta księga zawiera stan już XVIII-wieczny, czyli już troszeczkę inaczej niż z wieku XVII. Ale jest kilka takich zabytkowych właśnie spisów naszych zbiorów. Aktualnie oczywiście też jest odpowiedni inwentarz, katalog. Nie trzymamy oczywiście takich rzeczy tutaj w tym pomieszczeniu bibliotecznym, tylko bezpiecznie, żeby były jednak w innym miejscu, żeby nie ułatwiać potencjalnym, nie daj Boże, złodziejom, prawda? Są akurat. To jest wydanie dzieł świętego Grzegorza Wielkiego z 1605 roku. Takie dzieło, które prezentuje jego dzieła zebrane po prostu tego wielkiego doktora kościoła rzymskokatolickiego. To jest bardzo piękna rycina w tym właśnie przedstawiająca świętego Grzegorza z jego charakterystycznymi atrybutami, oczywiście atrybuty papieskie, tutaj w postaci szczególnie tiary, natomiast Grzegorza zawsze przedstawia się także gołębica, czyli domyślamy, że chodzi o symbol Ducha Świętego, jakby podpowiada Grzegorzowi właśnie jakąś myśl i to jest takie charakterystyczne, właśnie ta gołębica niedaleko ucha tej postaci w stroju papieskim. No i tutaj jeszcze jest Maryja z Dzieciątkiem Jezus. Także taka właśnie bardzo ciekawe przedstawienie. No książka jest akurat właśnie w dobrym stanie, więc troszeczkę jest ryzykowne, czy też może miała nie za wielu czytelników. No ale cóż. Księgi tu w większości książki w naszej bibliotece są przechowywane w takich drewnianych właśnie futerałach, takich skrzyneczkach. Czasami w takiej skrzyneczce jest jedna księga, się mieści, tak jak tutaj właśnie. A nieraz jest ich więcej, bo można ułożyć równolegle, cieńsze, albo jedna na drugim się nieraz układane. No i właśnie taka skrzyneczka wędruje na swoje miejsce. Na niej jest namalowana sygnatura. Jeszcze w środku książki mają szczegółowy podział. Także właśnie po tych malowanych sygnaturach szuka się w księgozbiorze książek. No ale widzimy oczywiście pudełeczka, a nie widzimy książki, prawda? No nie kurzą się, no to jest takie rozwiązanie dobre. Natomiast no niestety istnieje niebezpieczeństwo takie, że jeżeli bibliotekarz pomyli się i nie włoży do odpowiedniej skrzynki tej właściwej książki, no to może długo później jej szukać. Także jest taki słaby moment, że tak powiem, słaba strona tego rozwiązania, ale dekoracyjnie pięknie się przedstawia, no i książki mają dodatkowe zabezpieczenie. Nasz klasztor na Skałce, jako jedyny z paulińskich klasztorów na świecie, obok Jasnej Góry, nigdy nie został skasowany. Mamy tu ciągłość życia zakonnego. Oczywiście w czasie II wojny światowej musieliśmy opuścić mury tego klasztoru i mieszkali niektórzy ojcowie w klasztorze Augustianów, ale zawsze ktoś został, czy na Furtian mógł mieszkać, czy powiedzmy jeszcze ktoś gdzieś tutaj w pobliżu ojcowie posługiwali, więc można powiedzieć, że ciągłość została zachowana. Natomiast na szczęście nie został nigdy skasowany, dlatego zarówno archiwum klasztorne,
jak i biblioteka, no zachowały właśnie tą ciągłość funkcjonowania, dlatego w archiwum klasztornym posiadamy nawet dokumenty fundacyjne z czasów Długosza, a księgozbiór nasz, który możemy się właśnie poszczycić, sięga wieków średnich, wieku XV, a więc tak jak wspomniałem, rękopisy, starodruki, oczywiście później już druki nowsze, XIX-wieczne i aż do współczesności. Dzisiaj to pomieszczenie, ta biblioteka ma charakter księgozbioru zamkniętego, historycznego, z którego mogą korzystać naukowcy, mogą korzystać studenci piszący jakieś prace historyczne. Spektrum zagadnień, które tutaj są w tych księgach, jest dosyć duże, ale głównie nauki humanistyczne oczywiście, związane no właśnie z funkcjonowaniem klasztoru, z funkcjonowaniem sanktuarium oraz studium teologicznego. Z takich dziedzin niehumanistycznych jest trochę książek z matematyki, z astronomii, z takich dziedzin właśnie z medycyny. Natomiast większość to oczywiście teologia, filozofia, Biblia, prawo kanoniczne i filozofia, inne takie dziedziny, prawda, teologiczne i filozoficzne. No i cóż, oczywiście czytelników i poszukiwaczy, naukowców zapraszamy. Jest możliwość korzystania naturalnie oczywiście na miejscu z tego księgozbioru. Nie wypożyczamy stąd naszych zbiorów, naszych książek na zewnątrz, co jest oczywiście zupełnie zrozumiałe. Dziękuję bardzo.